Cześć, witam na kanale LuzChemia. Za nami już trzy powtórki maturalne, dzisiaj czwarta. Porozmawiamy sobie o wiązaniach chemicznych oraz o tych kryształach. Rozwiązuję w tej serii zadania maturalne i omawiam dokładnie zagadnienia z tych zadań, które są bardzo charakterystyczne i pojawiają się praktycznie na każdym arkuszu. Każdy rozdział to osobny odcinek, codziennie o 17 na LuzChemia. Zapraszam. Zadanie pierwsze. Węgiel tworzy kilka odmian alotropowych, które różnią się strukturą krystaliczną. Są wśród nich diament, grafit i fullereny. To jest bardzo charakterystyczne. Musicie umieć rozróżniać diament i grafit. Teraz tutaj wam się one pojawią na ekranie. Co musicie przede wszystkim zapamiętać? Diament to jest hybrydyzacja sp3, bo to jest przestrzenne. Każdy atom węgla w diamencie jest połączony z czterema innymi atomami węgla, tworząc trójwymiarową strukturę przypominającą tetraedr. Ta struktura jest bardzo twarda i gęsta. W graficie natomiast mamy hybrydyzację sp2, czyli płaską. Atomy węgla są połączone w płaskie sześciokątne struktury, które tworzą warstwy. Czyli to są takie po prostu warstwy tego węgla. Atomy w jednej warstwie są silnie związane, ale warstwy te są słabo połączone ze sobą. Tam są oddziaływania van der Waalsa, co pozwala im łatwo się przesuwać względem siebie. Jak zapamiętać właściwości? Diament to chyba każdy widział, nie wiem, graliście w Minecrafta, a grafit macie w ołówkach. To czym piszecie, to jest grafit. Diament to jest obecnie najtwardszy minerał na ziemi. Jest izolatorem elektrycznym, ale doskonale przewodzi ciepło i jest przeźroczysty. Natomiast grafit, jak sobie wyobrazicie ołówek, łatwo go złamać, zmiękki, można go rozsmarować po powierzchni jest dobrym przewodnikiem elektryczności. ok, w porównaniu do diamentu. Tutaj na ekranie wam też się przewinęły obrazki, także mam nadzieję, że teraz już wiecie i znacie te różnice, bo ona jest bardzo istotna. No to robimy zadanie. Odmienna budowa wewnętrzna diamentu, grafitu i fulerenów jest przyczyną różnic ich właściwości chemicznych przy zachowaniu identycznych właściwości fizycznych. No to już sobie powiedzieliśmy. Właściwości fizyczne takie jak twardość, kruchość, nie. To jest całkiem co innego, czyli fałsz. W krysztale diamentu każdy z atomów węgla tworzy kowalencyjne wiązania sigma z czterema otaczającymi go atomami. To jest prawda. Zadanie drugie. Uzupełnij poniższe zdania. W kationie amonowym NH4+, atom azotu tworzy cztery równocenne wiązania jonowe kowalencyjne spolaryzowane czy kowalencyjne niespolaryzowane. No to tutaj liczymy sobie deltę elektroujemności, tak? Jeśli nie wiemy. Delta elektroujemności to jest dla azotu elektroujemność to jest 3.0, dla wodoru 2.2 czyli 0.8. Przypominam przedziały. 0 do 0.4 kowalencyjne, niespolaryzowane. 0.4 do 1.7 to jest kowalencyjne, spolaryzowane i więcej niż 1.7 to jest jonowe. No to tutaj mamy przykład kowalencyjnego, spolaryzowanego. Ten kation powstaje w wyniku przyłączenia się jonu H do cząsteczki amoniaku, a atom azotu pełni funkcję donora, bo on donosi, tak? Jak sobie rozrysujemy, zawsze sobie rysujcie jakby podstawowy związek i dopiero potem tutaj dorysowujcie. Rysujemy amoniak, czyli ten nasz podstawowy związek. Tak on wyglądał, i tutaj była jedna wolna para. No i teraz po prostu doczepiamy kolejny wodór. No to doczepmy sobie go. No i co? Wodór jest na plusie, tak? Doczepiamy tutaj kation wodoru, czyli on jest jakby bez elektronów, czyli on jest w ogóle goły i wesoły. Ale azot ma jeszcze jedną wolną parę elektronową. A przypominam, jak atom ma wolną parę elektronową, to może stworzyć wiązanie koordynacyjne, no to tworzy. No i teraz na chłopski rozum. Azot elektrony donosi, a więc jest donorem. Wodór jest akceptorem. I kation wodoru tworzy z atomem azotu wiązanie nazywane koordynacyjnym. Wiązania wodorowe, przypominam, tworzą się między cząsteczkami. Nigdy nie piszcie, że w cząsteczce mamy wiązania wodorowe. Uczulam Was na to. Tylko wiązania wodorowe tworzą się między cząsteczkami atomów silnie elektroujemnych czyli azot. Tlen i fluor, które posiadają wolną parę elektronową. Dobra? To jest do zapamiętania. Następne zadanie. Jeśli przygotowania do matury z chemii sprawiają Ci trudność i czujesz, że utknąłeś w martwym punkcie, nie martw się. Zapisz się na korepetycję ze mną, a wspólnie opracujemy skuteczny plan nauki, który pozwoli Ci z sukcesem zdać ten egzamin. Dla maturzystów specjalna zniżka 15%. Informacje w opisie. Niżej wymieniono wybrane wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe, którym przyporządkowano numery od 1 do 6. Porównaj dwa układy: stały azotan 5 potasu i rozcieńczony wodny roztwór tej soli. Pod względem występujących w nich wiązań chemicznych i oddziaływań międzycząsteczkowych. Wpisz właściwe numery, uwzględnij wszystkie wiązania i oddziaływania występujące w każdym z tych układów. Najpierw, może sobie to rozpiszmy. Azotan 5 potasu to jest KNO3. Jak jest stały, to jest stały. Jak jest wodny, to jest wodny. To co powiedziałem kompletnie nie miało sensu, ale to jest rozpuszczalno w wodzie sól, czyli mamy tutaj dysocjację na K+ i NO3-. Dobra. No to lecimy. Od razu powtórka. Wiązanie metaliczne. Wiązanie metaliczne występuje w gołych metalach, czyli na przykład w gołym sodzie, gołym żelazie, gołym chromie i tak dalej. Mamy tutaj jakiś goły? No nie mamy, więc w ogóle jedynka odpada. Wiązanie jonowe. Wiązanie jonowe występuje w związkach jonowych, które mają deltę elektroujemności większą niż 1,7. Tutaj mamy, bo w ogóle to jest sól, w solach mamy wiązania jonowe, więc w stałym azotanie mamy wiązania jonowe, bo przypominam, że to jest sieć, tak? Jakbyśmy sobie narysowali tutaj taki ja nie umiem rysować, musicie mi wybaczyć. Ta, tak i tutaj sześcian. To w narożach tego sześcianu będą te jony. I tutaj będą te jony i to się będzie po prostu przyciągać na zasadzie wiązania jonowego, czyli elektrostatyczne przyciąganie się różnoimiennych jonów. I teraz pytanie, czy w wodnym roztworze mamy jony? No tutaj teoretycznie wiązanie jonowe zostaje rozerwane, bo tutaj zachodzi całkowita dysocjacja, więc nie. Ale można napisać w razie czego tutaj by uznali jeszcze, ale raczej nie. Czyli to załatwione. Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. Tutaj jest haczyk. Po to, że tutaj mamy wiązanie jonowe, to nie znaczy, że wszędzie wiązanie jonowe jest pomiędzy tym a tym. I tutaj często uczniowie o tym właśnie zapominają. Przecież, jak mamy jon NO3 sam jon NO3 to w nim mamy wiązania kowalencyjne spolaryzowane między azotem a tlenem, prawda? Czyli zarówno tutaj, jak i tutaj będą te wiązania. Bo jak sobie przypomnimy tutaj szybko strukturę, to był azot, tutaj był tlen połączony: cyk, cyk, tutaj trzy i tutaj było podwójne z tlenem. O. Tak to wyglądało. No to przecież tutaj i tutaj mamy wiązania kowalencyjne spolaryzowane, tak? Jeśli nie umiecie narysować jonu, to narysujcie sobie najpierw kwas, i potem jakby ten jeden wodór zostaje odczepiony, elektrony przechodzą na tlen, stąd ten tutaj ma trzy elektrony. Ok, no to trójka załatwiona. Oddziaływania jon-dipol to tutaj oddziaływań jon-dipol nie ma. Natomiast oddziaływania jon dipol będą tutaj. Oraz dipol-dipol tak samo. No bo pomiędzy cząsteczkami wody, nie? I tymi jonami. Czyli to załatwione, to załatwione i wiązania wodorowe. No to wiązania wodorowe będą w roztworze wodnym. W soli nie ma co mówić o wiązaniach wodorowych. Bo tam przecież nawet nie ma wodoru, prawda? A tak to tutaj się będą tworzyć, bo mamy elektroujemny pierwiastek z wolnymi parami elektronowymi. Następne zadania. Dwie substancje oznaczono umownie literami A i B. W poniższej tabeli przedstawiono podobieństwa i różnice. Określ rodzaje kryształów metaliczne, jonowe, kowalencyjne, molekularne, tworzone przez badane substancje. No to substancja A to jest biały kryształ, kruchy, dobra. Patrzcie jaka temperatura wrzenia. Takie temperatury wrzenia mają substancje jonowe. I patrzymy czy reszta się zgadza. Krucha może być. Rozpuszczalność w wodzie zazwyczaj jest dobra. Przewodnictwo nowe mają dobrą, no i to zazwyczaj są kryształy. I substancja B. Przewodnictwo nie przewodzi prądu i dosyć niska temperatura, ale dobra rozpuszczalność w wodzie. No to to jest kryształ molekularny. Wiem, że z tym macie problem, bo to jest takie głupie i nikt nie umie tego wytłumaczyć. Dlatego luz chemia podjęła się tego zadania. To teraz słuchajcie uważnie, bo wytłumaczę to na chłopski rozum, tak żebyście zapamiętali to na zawsze. Mamy cztery rodzaje kryształów: metaliczne, jonowe, kowalencyjne i molekularne. Tego uczy się na przykładach, bo tak najłatwiej to zapamiętać. Zaczniemy od kryształu metalicznego. Kryształ metaliczny, jak sama nazwa mówi, to są gołe metale. Tak sobie to zapiszmy: gołe metale. Czyli widzicie jakiś sód, jakieś żelazo, jakąś miedź. Zawsze to będzie goły metal. I sobie teraz wyobrażacie żelazo. No to co to będzie? Nierozpuszczalne w wodzie. Przewodzą prąd. Tak, bo jak dotkniecie metalu, to was kopnie. Twarde. No tutaj to zależy. Różne są metale. No i ogólnie tyle. Czyli wiązanie metaliczne to tyle. Gołe metale. Musicie zapamiętać. Gołe metale. Teraz jonowe. Jonowe też jest dosyć proste, bo tutaj mamy co? Tutaj mamy sole oraz tlenki. Głównie takie nas interesują. No i tutaj mamy wiązanie jonowe. Też możecie przez tą deltę elektroujemności większa niż 1,7. No i tutaj będzie już dobra rozpuszczalność w wodzie. Przewodnictwo też będzie. Twardość ok, może być. Ale tutaj też tym głównym wyznacznikiem jest po prostu ta temperatura wrzenia i topnienia. I teraz kowalencyjne i molekularne tego nikt nie ogarnia. Bo jeszcze jak te metaliczne i jonowe to jeszcze, to tych kompletnie nie. I jak to tłumaczę? Kryształy kowalencyjne to na maturze zawsze praktycznie będą gołe niemetale. Czyli jak metaliczne to były gołe metale, to kowalencyjne to będą gołe niemetale. Wiadomo zdarzą się jakieś wyjątki, ale to też nie chodzi o to, żebyście wkuwali po prostu wszystkie przykłady jakie w ogóle istnieją. Zapamiętajcie, że kryształy kowalencyjne to są gołe niemetale, czyli diament będzie kryształem kowalencyjnym, prawda? No goły niemetal. Węgiel. No i tutaj co? One są nierozpuszczalne w wodzie. Wyobraźcie sobie przykład diament. Nierozpuszczalne w wodzie, twardość duża, wytrzymałość duża, temperatury topnienia bardzo duże, przewodnictwo nie przewodzą. I ostatnie, czyli molekularne, to są związki z wiązaniem kowalencyjnym. Tak sobie to zapamiętajcie. I uwaga, i uwaga, cząsteczki, czyli I2, P4, F2 i tak dalej. Nie dawajcie mi tego do gołych niemetali. Nie. To są cząsteczki wiązania kowalencyjne niespolaryzowane. Nie dawajcie mi tego do gołych niemetali. No i rozpuszczalność, no to w rozpuszczalnikach niepolarnych nie przewodzą prądu elektrycznego. Dosyć mała twardość, dosyć mała wytrzymałość. Ale ogólnie tak to macie sobie ułożyć w głowie. I na maturę zdane. Następne zadania. Jednym z produktów reakcji etanu z chlorem oraz produktem reakcji etenu z chlorowodorem jest ten sam związek organiczny. Narysuj wzór elektronowy opisanego związku. No to co? Etan z chlorem oraz eten z chlorowodorem. To tutaj będziemy mieli po prostu chloroetan. Może zapiszmy sobie jeszcze te reakcje. A to dajmy eten z chlorowodorem. No to otrzymamy CH3-CH2-Cl. No i narysujmy to. C no, i tutaj mamy zawsze wiązania pojedyncze, no bo jakie by inne? Kowalencyjne. Drugi węgiel. No, i tutaj znowu wiązania po prostu kowalencyjne. I ostatni chlor. Uwaga, to nie koniec. Mamy zaznaczyć wolne pary elektronowe. Chlor ma trzy wolne pary elektronowe. Pamiętajcie o tym. Nie zapominajcie przeczytać do końca polecenia i wykonać polecenia do końca. Ostatnie zadanie. Atomy węgla w krysztale grafitu układają się w płaskie równoległe warstwy. Każdy atom węgla w warstwie jest połączony z trzema sąsiednimi atomami węgla. W wyniku czego tworzy się płaska struktura przypominająca plaster miodu. Odległość między dwoma sąsiednimi atomami węgla w warstwie jest równa tyle, a więc tyle ile wynosi długość wiązania węgiel-węgiel w pierścieniu aromatycznym. Natomiast odległość między sąsiednimi warstwami grafitu jest równa tyle, Fragment struktury krystalicznej grafitu przedstawiony na poniższym rysunku. Orbitalom walencyjnym atomu węgla w krysztale grafitu przypisuje się hybrydyzację SP3. Never. Never. SP2. Zawsze. Jak coś jest płaskie, to jest SP2. Lub SP. Krysztale grafitu oddziaływania między warstwami są oddziaływaniami międzycząsteczkowymi, słabszymi od wiązań kowalencyjnych. Prawda? Mówiłem nawet, że to są siły Van der Waalsa. Grafit przewodzi prąd elektryczny, ponieważ w obrębie danej warstwy istnieją zdelokalizowane wiązania pi, których elektrony mogą przemieszczać się w polu elektrycznym. To jest prawda. I to tyle, zapraszam do pozostałych powtórek i jutro o 17 na następną. Trzymajcie się, cześć!